Dzień dobry Państwu, nazywam się Anita Darda i witam na trzeciej lekcji języka hiszpańskiego. Dzisiaj nauczymy się alfabetu, czyli el alfabeto. Ja będę Państwu mówiła, jak się wymawia kolejne litery alfabetu hiszpańskiego, a na tablicy będą się pojawiać te znaki. Państwo będziecie mogli się zobaczyć, jak pisać i jak czytać, jak je wymawiać. A, B, C, C, D, E, F, H, A, C, I, J, K, L, E, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, UB, UB, X, Y, Z. Teraz spójrzcie Państwo na cały ten alfabet i zauważcie, że występuje na przykład taka litera jak CZ, czyli nasze polskie CH. I zawsze, oczywiście, jeżeli będziemy mieć tą literę w jakimkolwiek wyrazie, będziemy to czytać jako CZ. Natomiast występują też takie litery, które są typowe dla języka hiszpańskiego. Na przykład to podwójne L, o którym już Państwu powiedziałam, które wymawia się EJE, oraz ENIE, czyli to N z taką falą na górze. Żeby Państwu też było łatwiej zapamiętać, mamy taką literę jak UB, czyli nasze polskie V. Natomiast zaraz po niej występuje polskie W, czyli UB doble. Dlaczego to się wymawia właśnie tak? UB jest takim pojedynczym V, prawda? Natomiast UB doble to tak, jakbyśmy sobie złączyli. I doble oznacza właśnie podwójne. Dlatego mamy UB i UB doble. Trzeba też uważać na niektóre litery, które wydają się takie jak w języku polskim, ale wymawiamy je trochę inaczej. Na przykład he, czyli nasze polskie G, albo chota, czyli polskie J. I oczywiście mamy też Y, czyli Y, i seta, czyli Z. Natomiast co do pozostałych, wydaje mi się, że wymowa jest dosyć podobna. I ewentualnie, co może nas zaciekawić, to to, że nasze polskie R wymawiamy tak jakby jeszcze bardziej ciężko. Mówimy R, czyli tak jakby podwójne R w wymowie. I do czego nam się może przydać znajomość takiego alfabetu? Oczywiście do pisania, ale jeżeli musimy coś zapisać, na przykład, jeżeli ktoś nas zapyta, ¿cómo se dice kanapka en español? Czyli zapyta nas, jak się mówi kanapka po hiszpańsku. I oczywiście to en español, en, to znaczy po hiszpańsku. I my wtedy możemy odpowiadać se dice bocadillo. Se dice, czyli mówi się, bocadillo, czyli kanapka. Natomiast to bocadillo ma zapis może troszeczkę trudniejszy, dlatego że możemy nie wiedzieć, jak zapisać to podwójne L i czy w ogóle ono tam występuje. Dlatego wtedy pytamy, ¿cómo se escribe bocadillo? Czyli jak się pisze kanapka, to bocadillo. I wtedy ta osoba nam podyktuje, a my będziemy musieli to zapisać. Dlatego trzeba znać alfabet. Więc jeżeli nie wiemy, jak to zapisać, pytamy ¿cómo se escribe?, czyli jak się pisze, i w tym wypadku słowo bocadillo, tak? Czyli ¿cómo se escribe bocadillo? I osoba, której pytaliśmy, odpowiada se escribe, czyli pisze się B, O, C, A, D, I, Eje, O, czyli bocadillo. Puedes repetir, por favor? Możesz powtórzyć, proszę? Si. B, O, C, A, D, I, Eje, O. Gracias. I co oznacza słowo gracias? Tak samo jak por favor oznacza proszę, tak gracias, jak pewnie Państwo się już domyślacie, oznacza dziękuję. I też zwracam uwagę na to, że po C występuje I, czyli czytamy to zmiękczone. Gracias.
Spójrzmy teraz na inny dialog, żeby Państwo sobie utrwalili właśnie jak się wymawia poszczególne litery. ¿Cómo se escribe hablar? Przy czym hablar oznacza rozmawiać. Przypominam, że H jest niemy. ¿Cómo se escribe hablar? H, A, B, L, A, R. Gracias. Podam Państwu jeszcze jeden przykład. ¿Cómo se escribe vale? V, A, L, E. I przyznam sobie vale, też się na chwilę zatrzymam. Co to oznacza? To oznacza ok, albo dobrze. I tak jak wydawało mi się wcześniej, że ok jest słowem międzynarodowym, bo przecież pochodzi z angielskiego, ale używamy go też w Polsce i jest teraz naprawdę na porządku dziennym, tak w Hiszpanii tego się nie używa. Oni mają bardzo mało zapożyczeń z języka angielskiego i nawet jeżeli pójdziemy do jakiegoś fast foodu i powiemy, że chcemy hot doga, nie jest pewne, że oni nas zrozumieją, nawet jeżeli jest to osoba młoda. Dlatego, że i uważam, że to jest jednak dobra cecha, bo tak jak w Polsce zaczyna się pojawiać coraz więcej tych słów z angielskiego, tak tam oni zamieniają to wszystko na swój własny język. To znaczy, tak samo jak hot dog oznacza gorący pies, ale w polskim go nie zamieniamy, tak samo w hiszpańskim oni to tłumaczą dosłownie, czyli mówią perritos calientes, ciepłe pieski. I właśnie dlatego bardzo często używają tego słowa vale, czyli ok. Dobrze, wróćmy do literowania. I teraz Państwo zobaczą jeszcze inny dialog. ¿Cómo se dice canapka en español? Se dice bocadillo. ¿Y cómo se escribe? ¿Con B o con V? Se escribe con B. I co to oznacza? Oczywiście początek już Państwo znacie. Jak się mówi kanapka po hiszpańsku? Odpowiedź. Mówi się bocadillo. ¿Y cómo se escribe? Pytanie oczywiście wcześniej brzmiało ¿Cómo se escribe? Jakiś wyraz. Natomiast tutaj mamy jeszcze przed tym I, czyli nasze polskie I, chociaż pisane jest jako Y, i brzmi to po prostu jak się pisze, czyli dodane po prostu na początku zdania to i. I następne zdanie to z b czy z v, czyli słowo bocadillo, czy się pisze używając b czy v. Dlaczego ta osoba może mieć wątpliwości? Jak Państwu już wcześniej powiedziałam, v i b wymawia się tak samo. Dlatego ucząc się hiszpańskiego, często będziemy mieć wątpliwości, czy napisać to w ten sposób, czy w ten. Dlatego też warto nauczyć się tego pytania. Se escribe con B o con V? I osoba odpowiada, że se escribe con B, czyli pisze się z B. Natomiast możemy mieć też inny problem, to znaczy możemy zapytać osoby, jak się pisze jakiś wyraz, ale ono może odpowiedzieć nam za szybko, albo za wolno, albo za cicho. I wtedy musimy ją poprosić, żeby powtórzyła, ale żeby zrobiła to w określony sposób. To znaczy, żeby powtórzyła głośniej, albo trochę wolniej. I jak wtedy będzie wyglądać takie pytanie? Na przykład. ¿Cómo se escribe hablar en español? H-A-P-L-A-R. Oczywiście ja to powiedziałam bardzo cicho i Państwo mogli tego nie zrozumieć. Dlatego, jeżeli chcecie mnie zapytać albo poprosić, żebym powiedziała to trochę głośniej, pytamy puedes repetir, czyli możesz powtórzyć, albo más alto, por favor. Más, oczywiście z akcentem, alto, czyli po prostu trochę głośniej. Proszę. Czyli to nasze por favor. I wtedy, oczywiście ta osoba powtarza już normalnie. Ace, a, b, l, a, r. Gracias. Czyli rozumiemy już wszystko, bo osoba powtórzyła tak, jak tego chcieliśmy. Natomiast możemy mieć inny problem, czyli ta osoba, którą prosiliśmy o pomoc, może nam powiedzieć za szybko. To znaczy, ¿Cómo se escribe hablar en español? H-A-B-L-A-R. No tak, i mogliśmy nic nie zrozumieć, a zwłaszcza jeżeli piszemy, bo trzeba się zawsze zastanowić, jak to zapisać. Dlatego jak zapytamy? Powiemy po prostu más despacio, por favor. Más, które występowało nam już też w poprzednim zwrocie, i despacio, czyli wolniej. I oczywiście zwracam uwagę, że jest C-I,
czyli to C zmiękczone. Más despacio, por favor. I oczywiście wtedy to sobie powtarzam już normalnie. H, A, B, L, A, R. Teraz na koniec chciałabym zwrócić Państwu uwagę na to, jak się upewnić, czy zapisaliśmy dane słowo dobrze. Bo oczywiście ta osoba, którą poprosiliśmy o pomoc, może nam tej pomocy udzielić, ale to nie znaczy, że dobrze to zapiszemy, zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynamy się uczyć alfabetu. I wtedy, kiedy poprosimy taką osobę, żeby nam coś przeliterowała, my już to zapiszemy, możemy zapytać ¿Está bien así? Czyli czy tak jest dobrze? ¿Está bien así? Tutaj też mamy akcenty w słowie está, czyli musimy to powiedzieć trochę głośniej, i así. Też mamy to i trochę wydłużone, prawda? Jest ten akcent. I wtedy osoba, którą prosiliśmy o pomoc, powie nam si, czyli tak, jest dobrze, albo no, nie. I wtedy musimy zapisać to jeszcze raz. To już na koniec na dzisiaj. I mam nadzieję, że Państwo się czegoś nauczyli. Zapraszam do obejrzenia następnej lekcji.